Dzień dobry, to jest program Mówiąc Wprost, a mówić do Państwa będą Dariusz Brzęziński. Joanna Miziołek, a naszym gościem jest dzisiaj Paweł Piskorski, w przeszłości prezydent Warszawy, eurodeputowany, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, a dzisiaj szef Stronnictwa Demokratycznego. Dzień dobry. Dzień dobry Panie, dzień dobry Panu i Państwu dzień dobry też. I chyba najważniejsze, że były prezydent Warszawy, bo chcieliśmy od tego zacząć. Babcia Kasia, ta słynna aktywistka, ma dostać nagrodę miasta Warszawy, no a obywatelem, tytuł honorowego obywatela Warszawy ma otrzymać Hanna Gronkiewicz-Waltz. Przynajmniej to są propozycje Warszawskiej Platformy Obywatelskiej. Jak się Panu podobają te propozycje? Jeśli chodzi o uhonorowanie byłej prezydent Warszawy, to tutaj nie mam wątpliwości. Uważam, że tworzenie miasta przy wszystkich moich zresztą krytycznych czasami uwagach pod adresem pani Gronkiewicz-Waltz jest takim ciągiem pozytywnych wydarzeń i procesem, który warto, żeby był zapamiętywany. Stąd obywatelstwo honorowe dla byłej prezydent Warszawy jest dla mnie dosyć oczywiste. No, natomiast zasług dla Warszawy pani Kasi czy pani babci Kasi nie odnajduje. Jest to osoba... Augustynek, dokładnie, tak się pani babcia Kasia nazywa. Z całym szacunkiem podchodzę do jej działań w zakresie happeningów, tych działań społecznościowych, działań, które są takie quasi polityczne. Natomiast to jest inna płaszczyzna trochę niż Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy. Mnie by się bardziej marzyło, żeby tymi nagrodami były honorowane osoby, które mają jakąś zasługę miejską, konkretnie dla miasta stołecznego. Więc nie podchodzę do tego, że to nie jest żadna wielka sprawa, ani żaden wielki problem. Natomiast wydaje mi się, że można by było znaleźć wśród ludzi, którzy działają na rzecz samej naszej pięknej stolicy, jakieś osoby, które takiego do tej pory takiego uszanowania nie znalazły, a mogłyby znaleźć. No, ale babcia Kasia ma 17 zarzutów. Czy to nie jest trochę nadużycie ze strony Platformy proponować ją, jej nagrodę Warszawy? No, same zarzuty, trzymając się linii prawa, nie są udowodnieniem winy. To nie bądźmy tacy krytyczni. Natomiast jest to osoba z innego porządku. Jest to osoba, która, rozumiem, dla działaczy, którzy są zaangażowani w jakieś antypisowskie wydarzenia, jest osoba, która ma swoje zasługi, natomiast dla samego miasta stołecznego Warszawy tutaj bym tych nie przeceniał, a była kiedyś taka tradycja, wiem, że to łatwo od niej odstąpić, ale że jednak miejskie nagrody bądź tytuły, bądź honory są przyznawane w związku z tym, że w Warszawie się coś po sobie zostawia albo dla miasta się coś wnosi. To jest osoba polityczna, nie jest polityk zawodowy, ale osoba, która działa w zakresie politycznym i takim społecznym i wydaje mi się, że to bardziej by pasowało jakieś nagradzanie jej w tym zakresie. Tym bardziej, jeśli sprawdzi się listę do tej pory nagrodzonych osób tą Nagrodą Miasta Stołecznego, tam są takie nazwiska jak Gustaw Holubek, ksiądz Jan Twardowski czy Mira Zimińska-Siegietyńska, no z całym szacunkiem wydaje mi się, że Katarzyna Augustynek takich zasług póki co jeszcze nie ma, być może w przyszłości wszystko przed nią zostawią. Ja bym jednak chciał wrócić do kwestii tego honorowego obywatelstwa dla Hanny Gronkiewicz-Waltz, bo o ile tutaj pan wyraził swoje zdanie, tak pojawia się zarzut ze strony radnych opozycyjnych, ze strony radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy twierdzą, że od dobrych kilku, jeśli nie kilkunastu tygodni istniał w Radzie Warszawy taki konsensus, nieformalne porozumienie pomiędzy nimi a radnymi Koalicji Obywatelskiej w kwestiach pryncypialnych. I tutaj o ile była zgoda co do tego, że honorowe obywatelstwo trafi do mera Kijowa, do pana Kliczki, tak kwestia honorowego obywatelstwa dla byłej prezydent Warszawy jest tak zwaną wrzutką, że tutaj radni Koalicji Obywatelskiej wykorzystali, nazwijmy to, moment nieuwagi radnych PiS-u. Czy takie zachowanie, aby na pewno należy pochwalać, czy przychodzić nad nim do porządku dziennego? Ja nie potrafię się odnieść do tego, dlatego że nie wiem, czy to, co radni PiS-u mówią, jest prawdą. Jeśli by tak było, to rzeczywiście to by była duża, nazwijmy to, niezręczność, dlatego że chodzi tu o politykę Platformy Obywatelskiej, bo przy innej osobie prawdopodobnie ta niezręczność byłaby znacznie mniejsza. Dobrym zwyczajem dawno temu, kiedy jeszcze to nie było tak upolitycznione, było to, że te wszystkie nagrody, łącznie z bardzo takim szacownym tytułem
honorowego obywatela miasta stołecznego Warszawy, to były uzgodnione w konsensusie nazwiska. I wydaje mi się, że tego się trzeba trzymać. Jeśli by się potwierdziło, że to jest jakaś polityczna chęć wrzucenia tego, to mi się to nie podoba. Ale jeszcze raz powiem to w kontekście tego, że uważam, że wszyscy prezydenci Warszawy dokładali swoją cegiełkę, pani Gronkiewicz-Waltz też, do budowy naszego miasta i wydaje mi się, że Warszawa jest znacznie piękniejsza niż była, nie wiem, 30 lat temu i na pewno jedną z takich osób, które zasługują na ten tytuł jest pani Gronkiewicz-Waltz. Nie mówię o kontekście konkretnie tej decyzji, mówię o tym, że w ogóle mi się to, uważam to za naturalne, że byli prezydenci Warszawy, mają takie tytuły. Teraz są takie wielkie powroty. Donald Tusk wrócił do tej polskiej polityki, no ale słyszy się też o tym, że pan wróci. Wróci jako szef Stronnictwa Demokratycznego razem w koalicji na przykład z PSL-em, może z Szymonem Hołownią, może z Jarosławem Gowinem. Na ile to są prawdziwe plotki? Donald Tusk wrócił do wielkiej polityki, stoi na czele największej partii opozycyjnej, ja oczywiście stoję na czele małej pozaparlamentarnej partii, więc tutaj o porównaniu nie ma mowy. To, co jest prawdziwe w tych informacjach, to, że z PSL-em i z różnymi środowiskami, które się tam skupiają w Koalicji Polskiej, tak jak Unia Europejskich Demokratów, my się bardzo dobrze rozumiemy. No, z Unią Europejskich Demokratów to są nasi przyjaciele jeszcze z czasów opozycji antykomunistycznej, a potem z czasów Unii Wolności, więc odnajdujemy tu bardzo wiele zarówno wspólnoty programowej, jak i takich osobistych, bardzo dobrych relacji, a PSL kierowany przez Kosiniaka-Kamysza to też jest ugrupowanie, które stara się być racjonalne, umiarkowane i które wydaje mi się nie, jego głównym celem nie jest to, żeby kogoś odsunąć od władzy, tylko żeby poprawiać jakość rządzenia w Polsce. Więc to jest prawda, my taką współpracę zaczynamy, jak będzie ona na takim etapie, żeby móc już poinformować o tym publicznie, to z całą pewnością będę śpieszył, żebyście Państwo też w pierwszej kolejności o tym wiedzieli. Natomiast ja co do swoich planów politycznych, to na razie w ogóle się tym nie zajmuję, bo wybory jeszcze daleko, nie sądzę, żeby one były przedterminowe, więc mamy czas na to, żeby się na ten temat zastanawiać. Czy nie jest Pan zwolennikiem jednej wspólnej listy opozycji? Wydaje mi się, że lekcja, którą odebraliśmy przy wyborach europejskich, gdzie przed wyborami sondaże pokazywały, że opozycja ma przewagę nad PiS-em i jeśli dodać sondażowe wyniki tych partii, powinna zwyciężyć, a następnie opozycja zjednoczyła się i poprzez to straciła część swoich głosów, no bo nie była w stanie dostatecznie skutecznie przekonać, że i nie odpychać się takich swoich, powiedziałbym, skrzydeł. I przez to przegrała ta opozycja z PiS-em. Ta lekcja jest wyraźnie przeciw jednej liście. Wydaje mi się, że propozycja dwóch list wyborczych jest propozycją najrozsądniejszą. Niedawno były jakieś sondaże i analizy, które pokazywały, że ona nawet z punktu widzenia arytmetycznego jest bardziej skuteczna niż jedna lista wyborcza. Dobrze, to skoro dwie listy, przed chwilą zostało tutaj powiedziane, że rzeczywiście Stronnictwo Demokratyczne rozmawia z PSL-em w ramach Koalicji Polskiej. Mówiło się przez około pół roku o takim tworze, on był chyba bardziej medialny niż rzeczywisty, jak Koalicja Świateł Drogowych. Rozumiem, że dzisiaj tego tworu już nie ma, nawet pisały o tym niektóre media, między innymi wprost, no tam już do lewicy miejsca nie będzie, kiedy dołączy do PSL-u i do Szymona Hołowni i Stronnictwo i Jarosław Gowin. Więc rozumiem, że to miałby być jeden blok opozycyjny, który wystartuje w wyborach, a ten drugi, Platforma i Lewica. Widzi pan dzisiaj taką konfigurację? Znajduje pan jako możliwą? Na to może być odpowiedź krótka albo długa. Ja postaram się znaleźć jakieś wypośrodkowanie. Krótka jest tak, widzę taką możliwość. Długa by była bardzo długa, dlatego że ona by pokazywała, musiałaby pokazać, dlaczego jest bardzo trudno pogodzić te elektoraty skrajne i dlaczego na przykład partia Szymona Hołowni znacznie lepiej odnajdzie się w takiej koalicji, w której ma szansę wprowadzić osoby ze swojego grona, które nie są jeszcze
powszechnie znane, tak mówiąc to delikatnie. Wszystkie te nowe partie, które powstawały, czy to Nowoczesna, czy Palikot, czy nawet Leper kiedyś, czy Kukiz, one zawsze pierwszy raz wprowadzały samodzielnie do parlamentu posłów, a dopiero potem oni stawali się osobami znanymi, mogącymi rywalizować na listach wyborczych. Tu istnieje bardzo duża obawa, zwłaszcza w środowisku pana Hołowni, że jeśli jego nieznani powszechnie ludzie będą na jednych listach z wyjadaczami z Platformy, którzy są po 6-7 kadencji czasami w parlamencie, to że po prostu wióry z nich zostaną. Należy to po prostu uwzględnić. To nie jest czy słuszne, czy niesłuszne. Należy to uwzględnić w rozumowaniu. Z punktu widzenia ideowego wydaje mi się, że najrozsądniejszy jest blok Hołowni z PSL-em i innymi środowiskami, które odnajdują się jako centrowe i Platformy taką, jaką ona dzisiaj jest, ze środowiskiem lewicy. Przecież wiemy, że w Koalicji Obywatelskiej jest już część środowisk lewicowych, na przykład pani Barbara Nowacka, i tam nie ma żadnego dysonansu programowego. Czyli takie dwie listy, wracając do tej krótkiej odpowiedzi, tak, wyobrażam sobie, uważam, że to jest rozsądne z punktu widzenia logiki opozycyjnej i że wcześniej czy później liderzy powinni to uzgodnić. Formy takiej, jaka ona dzisiaj jest, Platforma coraz bardziej socjalna, rozumiem, pana ocenie. Platforma, ja tutaj nie chciałbym bardzo, bo to wymagało osobnej naszej rozmowy. Taką, jaką my ją tworzyliśmy, była inna platforma. Ona była bardziej centrowa, bardziej liberalna, czasami można nawet użyć konserwatywno-liberalna. Wiele się wydarzyło przez ten czas, wiele osób z Platformy odchodziło, wiele też osób przyszło do tej Platformy i wydaje mi się, że ona dzisiaj jest znacznie bardziej społeczna, a czasami nawet, no, mnie się może to nie podobać, takie rzeczy jak, i nie podoba mi się, tak, nie podobają mi się takie propozycje jak 20% podwyżka dla wszystkich w sferze budżetowej, bo to oznacza pójście w stronę populizmu, którego Platforma zawsze starała się unikać. Wiemy doskonale, że tak olbrzymi ruch płacowy oznaczałby również olbrzymi ruch wymuszenia płacy w sferze przedsiębiorców i to by oznaczało bardzo poważne zachwianie na rynku. Platforma zawsze starała się, zresztą w ogóle powstawała z taką ideą, żeby tego populizmu unikać. No teraz jest inaczej, więc ja to szanuję wszystkie moje koleżanki i kolegów z Platformy, oni taką decyzję podejmują, ale wydaje mi się, że w koalicji z SLD nic złego by się nie stało. No tak, ale właśnie ta propozycja podobno była bardzo proinflacyjna, te 20% podwyżki dla budżetówki, no bo wzrost oczywiście pensji ją napędza. Czy Donald Tusk się pana zdaniem zmienił po tym powrocie? Czy to jest inny człowiek niż wcześniej? Nie podejmuję się takiego amatorskiego psychologizowania. Donald Tusk się na pewno na przestrzeni lat, na których ja strasznie długo go znam, zmienił, wielokrotnie zmienił. Czy się zmienił jeszcze raz po powrocie, to bardzo trudno mi powiedzieć. Z całą pewnością Donald Tusk jest zdeterminowany, żeby odsunąć obecną władzę. Natomiast na pytanie, którego pani nie zadała, pozwolę sobie na nie odpowiedzieć, wiem, że to nie jest specjalnie ładnie, ale na pytanie, czy to jest spójna, taka koherentna wizja tego, po co Donald Tusk stara się tą władzę PiS-owi zabrać, to odpowiem tylko częściowo, bo w zakresie praworządności, w zakresie tego, jakie są polskie relacje z Unią Europejską, ile złego PiS narobił w tych dziedzinach, to niewątpliwie podzielam zdanie Donalda Tuska i wydaje mi się, że wszyscy po stronie opozycyjnej je podzielają. To jest wspólne zdanie, to nie jest zdanie Donalda Tuska, tylko wspólne zdanie. Natomiast jak to się ma dziać w polskiej gospodarce, jak polska gospodarka ma się wydobywać z niebywałego, groźnego kryzysu, jak ma zabezpieczać się przed realnym niebezpieczeństwem, bo to nie jest tak, że wojna na Ukrainie już teraz jest, już możemy otwierać szampany, bo wojna jest wygrana, Ukraińcy się obronili. Świetnie, to wspaniali ludzie bohatersko się bronią, ale to nie jest załatwiony problem i jeszcze możemy z punktu widzenia zagrożeń zewnętrznych mieć olbrzymie perturbacje. Z tego punktu widzenia ja nie wiem, jak to ma wyglądać. Bardzo jestem ciekawy, jak, bo przecież opozycja musi się wcześniej czy później porozumieć. Nie mówię o porozumieniu co do jednej listy, mówię o porozumieniu powyborczym, jeśli te wybory wygra. Więc bardzo jestem ciekawy, jak to porozumienie będzie wyglądało i mam nadzieję, że będzie niepopulistyczne.
Mówił pan o tym, że nie podejmuje się oceny zmiany, które zaszły u Donalda Tuska. Na pewno zaszła zmiana w jego ofercie politycznej. Przykłady na to są liczne, chociażby ubiegłotygodniowa konferencja, gdzie Donald Tusk, stojąc rano u boku posłanki Hartwich, opowiadał się za tym, żeby podnieść rentę socjalną do kwoty 3 tysięcy brutto. No myślę, że dawny Donald Tusk na taki krok by się nie zdecydował. Ale pytanie o tę ofertę polityczną szerszą dla opozycji dzisiejszej, no bo wiemy, że mamy w tym momencie rekordowe poziomy inflacji, ona się prędko nie zatrzyma, mamy ogromną rzeszę Polaków, których ta inflacja i stale podnoszone stopy procentowe no, wpychają w olbrzymie kłopoty związane z trudnościami w spłatach kredytów hipotecznych. Wydaje się, że innej drogi niż taki zwrot na lewo w kwestiach gospodarczych, bo już w tej chwili te kwestie światopoglądowe wydaje mi się, że przestały się liczyć tak, jak liczyły się jeszcze kilka miesięcy temu, no to jest taka droga bez odwrotu. Pan mówi, że panu takie propozycje, nazwijmy to lewicowe, się nie podobają, więc co, jaka jest inna droga? Słowo jeszcze o początku pańskiego pytania, czyli Donald Tusk musi uważać, to jest taka uwaga nie krytyczna, to jest taka uwaga, że skoro dobrze mu życzę, bo jest częścią opozycji, to życzyłbym mu dobrze, żeby zawsze pamiętał, jak jego słowa są odbierane, bo Donald Tusk już rządził, w związku z czym musi też pamiętać, że każda deklaracja, każde słowo, każde zapewnienie nie jest odbierane jako człowieka nowego, który nagle przychodzi do polityki, tylko jako osoby, której dzisiejsze słowa można porównać z tym, co robił wcześniej. Więc to tylko a propos tej konferencji prasowej. Natomiast co do istoty pańskiego pytania. Będziemy przechodzili bardzo trudną sytuację. Jest oczywiste, że będziemy się bardzo cieszyć, jeśli szczyt inflacji będzie jesienią tego roku, a nie pogalopuje ona dalej. Sytuacje, z którymi nie mieliśmy do czynienia od w zasadzie II wojny światowej, na przykład to, co się dzieje w tej chwili z gospodarką turecką, i są gigantyczną przestrogą na tej drodze. Ale mamy też inne przestrogi, na przykład drogę grecką czy drogę argentyńską. To nie jest tak, że państwo idące stale w kierunku populistycznego rozdawnictwa jest bezpieczne z punktu widzenia ekonomicznego. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że będą naciski społeczne i że oczywiście bardzo dużo grup społecznych będzie niezadowolonych. Jestem już na tyle osobą zaawansowaną w wieku, że pamiętam hiperinflację końca PRL-u, gdzie kolejne oczekiwania społeczne wyzwalały taką spiralę inflacyjną, która oznaczała, że co chwilę trzeba, ludzie niezadowoleni, więc żeby utrzymać spokój, co chwilę trzeba dosypywać pieniędzy, im się więcej pieniędzy dosypuje, tym bardziej inflacja galopuje i tak dalej, i tak dalej. Potem dopiero była bardzo zresztą słuszna i wcale nie za ostra reforma Balcerowicza. Z tego punktu widzenia my musimy być ostrożni. I to mówię nie tylko my w Polsce, ale też my w Unii Europejskiej, bo nie zawsze sposobem poradzenia sobie z wielkim kryzysem jest całkowite otworzenie nowych przedsięwzięć ratujących finanse w postaci dosypania pieniędzy. To może wyzwolić coś, czego się udało na przykład w czasie kryzysu 2008 roku uniknąć, a teraz może się nie udać, widząc poziomy inflacji w Unii Europejskiej, na przykład we Francji. Otóż duże nowe transfery finansowe do, zwłaszcza społeczne transfery finansowe, mogą oznaczać spiralę inflacyjną, a z tego się bardzo trudno wydobywa. Więc ja jako zawsze liberał, może dzisiaj to słowo jest przez wszystkich, bo nawet Platforma już bardzo niechętnie na to słowo patrzy, ale jako liberał zawsze przestrzegam, wolny rynek, co nie oznacza braku pomocy społecznej. Oczywiście, trzeba ludziom jak najbardziej pomagać, tylko ta pomoc na przykład nie powinna być rozsiewaniem pieniędzy wszędzie i wszystkim. Powinna dotyczyć osób, które sobie nie radzą, które mają szczególnie niskie dochody albo trudną sytuację ekonomiczną. I tak uważałem przy 500+, tak uważam przy tym. Ta inflacja rzeczywiście jest dużym problemem dzisiaj rządzących, no bo według badań to właśnie rządzących Polacy obwiniają za to, że jest duża inflacja. Przy okazji też oczywiście Adama Glapińskiego. No i w takim razie, czy ta inflacja będzie takim, jak to się mówi, game changerem, zmieniającym cały porządek i sprawiającym, że Prawo i Sprawiedliwość straci tę władzę, no bo dzisiaj według sondaży opozycja PiS wygrywa, ale nie jest w stanie z nikim rządzić.
Czy pana zdaniem to już przesądzone, że Prawo i Sprawiedliwość przegra kolejne wybory? Za dużo w życiu widziałem, żeby w ogóle używać takich słów jak przesądzone albo że to już jest coś pewne. No, nie ma czegoś takiego, zwłaszcza w polityce. Natomiast w średniookresowym dystansie, czyli nie za 2-3 miesiące, ale też nie za 5 lat, tylko właśnie w ciągu tych najbliższego półtora roku, PiS ma bardzo trudne okoliczności rządzenia. Po części z własnej winy, Glapiński, polityka rządu, rozdawnictwo, po części z powodów zewnętrznych, wojna, COVID i tak dalej. Będą to warunki, które będą zdecydowanie utrudniały im nie tylko rządzenie, ale też zdobywanie poparcia. I uważam, że opozycja w mądrze skonstruowanych sposób listach jest, dzięki mądrze skonstruowanym listom, jest w stanie te następne wybory wygrać i mam nadzieję rządzić znacznie lepiej niż to robi PiS, bo jak mówię, celem nie jest tylko przepędzenie PiSu, ale lepsze rządzenie. Ale zakładając, że to pani użyła słowa game changer, z całą pewnością tak, bo inne elementy, inne wektory siły, na przykład wojna sprzyja PiS-owi, bo konsoliduje poparcie wokół władzy, to wszędzie tak jest. To jest najtrudniejsze i w ogóle sytuacja gospodarcza, kurs złotego i różne inne elementy będą największym wyzwaniem i oczywiście sprzyjają opozycji, tylko opozycja nie może się w tej sprawie zagalopować. To znaczy nie może tak być, że Pana Boga za nogi złapaliśmy, w związku z czym teraz obiecujemy, co będzie, dojdziemy do władzy, to będziemy racjonalnie się zachować, bo nie damy tych pieniędzy. Bo to będzie znowu na przyszłość oznaczało, że PiS będzie miał PiS jakiś tam, post-PiS przekształcony, może już bez Jarosława Kaczyńskiego, może z nowym leadershipem, ale to coś nie zaniknie, bo taka część polskiego elektoratu jest, która chce dzisiaj głosować na PiS i w przyszłości też na coś PiS-o podobnego będzie głosować. Mi bardzo zależy na tym, żeby nie zagalopować się w obietnicach, żeby nie było wrażenia, że potem PiS był jedyną siłą, która dawała coś ludziom, a ci to przyszli i zakręcili wszystkie możliwe krany. Bo to wtedy rządzenie nie potrwa dłużej niż jedną kadencję. A jeszcze jeden dodatkowy czynnik na tej liście wydłużającej się problemów PiS, czy też szerzej Zjednoczonej Prawicy, to ma te problemy wewnętrzne, ale od tych problemów też niewolna jest opozycja jako taka i wydaje się, że można stawiać tezę, że ten będzie górą, kto sobie lepiej z tymi problemami wewnętrznymi poradzi. Całkowita racja. Jeśli chodzi o opozycję, jestem optymistą, bo co tu może stanąć na przeszkodzie? No ambicje ludzi. Ja mam nadzieję, że przede wszystkim... Wielka przeszkoda. Absolutnie, oczywiście. To czasami jest fundamentalna i imperia się załamywały przez tego rodzaju przeszkody. Ale mam nadzieję, że Tusk, i wracam do pytania, czy on się zmienił. Mam nadzieję, że przynajmniej w tym zakresie, czując odpowiedzialność osoby, która kieruje największym środowiskiem politycznym, ma też odpowiedzialność taką, że nie może innych brać pod buta, jak to można mówić w takim języku potocznym. On powinien po prostu pozwolić wszystkim tym siłom politycznym rozwinąć swoje siły, a wiadomo, że i tak dojdzie potem do porozumienia i do dogadania się politycznego, żeby rządzić. Natomiast oczywiście trudności są i będą gigantyczne. Trudności wewnętrzne Zjednoczonej Prawicy i to, że ona się z Ziobrą musi uwinąć, to w moim przekonaniu jest oczywiste. Ale jak uwinąć? Wyrzucić go? Tak, najlepiej wyrzucić. I spróbować rządzić, bo nie jest duża różnica między dzisiejszym rządem mniejszościowym, bo proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj jest rząd mniejszościowy, który pozyskuje pojedynczych ludzi, żeby im nie zabrakło jednego, drugiego głosu. Między usunięciem Ziobry i sądzę pozostaniem większości posłów Ziobry nadal w jakiejś koalicji z PiS-em, co pokazał przykład, w jaki sposób porozumienie rozmontowywano. Moim zdaniem nie ma dużej różnicy, ale jedna różnica jest fundamentalna. Otóż PiS jak nigdy wcześniej, ale też Polska jak nigdy wcześniej potrzebowała pieniędzy europejskich. I to się zaczyna, to jest gra, która przekracza jakąkolwiek taką zwykłą rywalizację na scenie politycznej. Opozycja też powinna o tym pamiętać. To znaczy, będąc przeciwko PiS-owi,
musimy pamiętać, że to jest nasza Polska, która ma potem poradzić sobie z sytuacją ekonomiczną, ma rozwijać się, w związku z czym to nie jest tak, że wszystko, co uderza w PiS, to jest dobre. Nie, nie popieram moich moje koleżanki i kolegów, którzy na przykład w Parlamencie Europejskim mówią, za nic Polsce nie dawać tych pieniędzy, niech ten rząd ustąpi, trzeba ich usunąć. Nie, te pieniądze Polska powinna dostać. Oczywiście PiS wcześniej powinien wycofać się z tych kuriozalnych zmian w systemie sądowniczym. Oczywiście tak, ale pieniądze są dla Polski. Te pieniądze powinny tu przyjść i służyć nam wszystkim, a najbardziej one będą służyć opozycji, jeśli ona za półtora roku przejmie władzę. To nie jest tak, jak jeden z polityków opozycji mówił, chociaż oczywiście jeszcze to było przed wojną, mówił, że to wtedy się odblokuje pieniądze, one przyjdą i my sobie tutaj poradzimy. Każdy miesiąc, kwartał stracony bez tych środków, z istotnym impulsem inflacyjnym, z kursem, jaki jest złotówki, jest stracony dla Polski, która kiedyś, mam nadzieję, będzie rządzona przez opozycję. Powiedział Paweł Piskorski, który był gościem, mówiąc wprost. Dziękujemy, panie przewodniczący. Ja bardzo dziękuję.